To będzie mój eksperyment kulinarny. Kanie. Tylko je pokroję na mniejsze kawałki. Papryka, szczypiorek, koperek, pietruszka, ser, cebula, cukinia, pomidory. Do tego jaja. I mam w planie wszystko to zmiksować i tutaj zalać i zrobić w piekarniku. Także to będzie, że tak powiem, moja własna interpretacja i działanie spontaniczne, bo nie mam planu, przepisu i sama jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Wbiłam 11 jaj, tak zakładając, że zwykle jem około 5. Teraz tak na oko dodam jeszcze mąki gryczanej, żeby to troszeczkę zagęścić, żeby to tak fajnie związało. No i zaczynam kroić składniki, a później tak zwana dowolna interpretacja. To teraz wszystko miksuję. Zobaczcie, że to jest całkiem płynne. Nie chciałam dodawać zbyt dużo mąki, bo jednak chciałam mieć dalej śniadanie białkowo-tłuszczowe. Także odrobinę dodałam, ale jeżeli ktoś chce mieć naprawdę to bardzo gęste, to może dodać więcej. Ja tylko troszkę, żeby to trochę bardziej było związane, bo wiadomo, że z tych wszystkich rzeczy tutaj będą płyny, a im będzie więcej płynów, tym będzie to mniej związane. Więc to ciężko powiedzieć ile, no dwie takie duże łyżki na 10 jajek, no ale można dodać zdecydowanie więcej, żeby powstało coś gęstego, wtedy mamy pewność, że to wszystko nam się tutaj nie rozpadnie, albo możemy też podjąć decyzję, żeby nie dawać tyle płynnych rzeczy. Na przykład można zrezygnować z pomidora i chyba tak zrobię i dodam go dopiero później na wierzch, żeby właśnie nie było zbyt dużo płynów, które mi po prostu spowodują, że to się rozpadnie. Jaja zostały tutaj wlane. Specjalnie najpierw je wlewam, żeby później można było dokładać składniki i zobaczyć, ile tego jest, żeby to po prostu nie wyciekało mi ponad. Musiałam zmienić brytwankę, czy nie wiem jak to się nazywa, foremkę, bo z tamtej jednak wyciekało. No będę po prostu później stąd wykrajać. Tak to wygląda. Teraz to wkładam do piekarnika. Mam włączony termoobieg, góra-dół i 200 stopni. No myślę, że tak na pół godzinki to w zupełności wystarczy, ale że tak powiem, jest to taka improwizacja, więc zobaczymy jak to wyjdzie. No, i taki jest efekt finalny po 30 minutach w piekarniku. Górne i dolne grzanie z termoobiegiem. Ostatecznie 170 stopni zmniejszyłam, bo zaczęło mi się tutaj te kanie zaciemniać. Także za chwilę kroję i pokażę, jak to wygląda na talerzu. Bardzo dobre.